A. I co? Co to? Wróć ku... do szafy. Wiedziałem, kurwa. Spierdalam. Czyli muszę, kurwa, znaleźć wisiorek, żeby mnie Tamsin nie ruchała. Ja pierdolę. Yo, siemanko mordeczki, z tej strony wiadomo nikt inny jak Veskin. Kontynuujemy Silver Chain. Laleczkę musimy poukładać do kupy. Dostała nam chyba ręka. Tak jest. Dostała nam ręka albo coś innego. Mam nadzieję, że nie to drugie. I co? Lecimy dalej. Lecimy dalej, musimy otworzyć te drzwi z tym pentagramem jebanym. Tam, to było tam. Wchodziło się i w lewo, dobra. Biorę lampę i kurwa lecę. Tu kurwa mi coś wyskoczy, nie wiem. W sumie sam kurwa nie wiem. Ja pierdolę, kurwa! O ja pierdolę, pojebane. No kurwa, ledwo co się zaczęło i już kurwa jest młyn. A w ogóle Monog mi mówi, że tam mam tam iść. O kurwa, nie podoba mi się to w chuj. No to lecimy. Ponoć tu poznam prawdę. No, kurwa, zobaczymy, czy poznam. Mamy tu coś do ogarnięcia. Tam coś leży. Tu mamy liścik. Okej, okay, ten liścik nam powie, czy jesteśmy zajebiści, czy jednak mamy przejebane. Tu jest kolejny liścik. Dobra, przeczytamy go. Czegoś tutaj brakuje. O, laleczka jest powie. O, jak fajnie. Fajnie, fajnie. Jak umieścić duszę w lalce? Ktoś mi chyba tutaj chyba wjechał na łeb już. Dobra, czyli pan Witch był przez kogoś zrobiony? Czy co? O chuj to chodzi. Nie mam pojęcia, co Tamsin z nią wyprawiała. Wzięłam leki na uspokojenie i rano muszę pobawić się z wiedźmą. A, rozprawić, przepraszam. O, czyli ta kobieta to zła kobieta. Może to jej pokój, ona tu śpi. Maszynka do szycia. I co dalej? I co dalej? Okej, okay. Trzeba coś tu posunąć. Pchaj! Co? A co my tu mamy? Mamy dziurę case'a. No, zbadaj to. Pokaż, co tu mamy. Ej! Halo! Zgubiłem część lalki. Gdy tylko znalazłem ostatnią część, ukradł ją mały chłopiec. To chyba Timmy. Jak to? Timmy! Timmy, halo! Timmy, oddawaj lalkę. Oddawaj część lalki. Panie Timmy, widzę cię. Do kąta. Do kąta, powiedziałem Timmy. Timmy, zniknąłeś. Gdzie jesteś, Timmy? Kurwa. Ej, czemu ta lalka już nie wisi? Gdzie mam iść? Ej, no Timmy mi ukradł część lalki. Kurwa. Cześć, Timmy. Oddawaj mi lalkę. Ja cię zaraz łapię. O, ty. Ty mały szkodniku. Haha, bardzo śmieszne. Teraz pyta... A, teraz idziemy tam. Czekajcie, tam była chyba... Tam były drzwi z tą kłódką, pamiętacie? Dobra, no to się bawimy teraz, tak? Tu oczywiście nie wejdę. Oho. Tu też nie wejdę. Oj, ja pierdolę. Czy tam coś kurwa wisi? Tam jest drabina. Tęskniłem za tobą, Timmy. Goniłem Timmy'ego, aż zamknął się na strychu. Nie mogę dorwać. Czy nagle te drzwi się otworzyły? Kurwa nie. Nie róbcie jaj.
Klimi, kurwa, nie baw się ze mną w ciuciu babkę. No, te drzwi się otworzyły. Dobra, kurwa, idziemy teraz albo nigdy. Timmy, czy ty tam siedzisz? Dobra. Wszystko rozumiem. Monokl. Kurde, Timmy, czemu cię tu nie ma? No starko, powiedz przecie, gdzie jest Timmy? Znowu lalką w tym świecie. No, zbyt dużo się filmów naoglądałem, żeby wiedzieć, że to krzesło nie jest tu bez powodu. Oj nie. To nie ja. To nie. Timmy, bujamy się! To nie. Czekajcie, ja tam widzę list. Ja tam widzę list, który mówi mi, że będzie gnój. Moja córka dziwnie się ostatnio zachowuje i ciągle ucieka do swego pokoju. A czy to w ogóle czasem nie jest ten pokój, gdzie była ta pani Tamsin? Ach. O. Bawi się tylko lalką, która dostała od taty. Po tej rozmowie poszłam sprawdzić, co u niej. Przez drzwi sypialni słyszałam, jak z kimś rozmawia. Włosy stanęły mi dęba. A gdzie? Gdy dziewczynce odpowiedział przeraźliwy głos. Otworzyłam drzwi. Eli siedziała przy stoliczku do herbaty z laleczką, która głowa nam patrzyła na mnie złowrogo. Zabrałam córeczkę z pokoju, pytając, z kim rozmawiała. Nie odpowiedziała. Powieliłam pytanie, tym razem krzycząc, ale bez skutku. Nie odezwała się nawet słowem, a jej twarz była pozbawiona emocji. Nie wiedziałam już, co robić. Ach, gdyby tylko Harold był z nami. Teraz pytanie, czy Harold umarł, czy Harold po prostu jeszcze kurwa nie przyszedł. Miałem siostrę. No, pewnie tak. Byczku. A ja dalej nic nie wiem. Podejrzewam, że drabinka znowu wróciła. Tylko martwi mnie to. Martwi mnie to, dlaczego ta szafa dalej stoi. Ona na pewno nie jest bez powodu. Oj, oj. I co teraz, Timmy? Gdzie uciekłeś? Gdzie uciekłeś, Timmy? Zamkniemy je, tak dla pewności. Jakby Timmy jeszcze chciał wejść. Dobra, rozejrzyjmy się tu. Ja ogólnie mam głowę dziecka dalej, którą nie wiem, co mam zrobić. Na łóżku jest gnój. Lampa jest rozjebana. Mogę tu usiąść? Oj, nie mogę. A to lusterko też nic nie mówi. I mi też nic co nie mówi. Nie wiem, no ja nie wiem. Obraz też mi nic nie mówi. Idziemy stąd. Wiecie co? Tym już mnie zdenerwował. Ciekawe, co się stanie, jak zejdziemy. Bo w ogóle tam była ta lalka, co zwisała i jej już nie ma. A Timmy mnie tu zaprowadził, no tu kurde. Oj, oj. Ale no właśnie, bo mamy tu jeszcze jakiś zegar, który kurwa nie wiem co daje. Zgaduję, że trzeba coś znaleźć z zegarem. One zrobią wszystko, aby cię powstrzymać. Musisz szybko zdjąć zaklęcie. Inaczej zostaniesz tutaj uwięziony na wieczność, tak jak ja. Aha. No właśnie. To twoja rodzina, ponieważ zaklęcie stale nas trawi. Ojej. Dostałem klucz na piętro do biblioteki. Znajdź 5 rysunków klątwy i wymasz je. Okej. Okej, dobra. Ile zostało jeszcze zamkniętych drzwi na kłódkę? Bo tak naprawdę to już chyba niedużo.
Tu mieliśmy tylko zamknięte te drzwi i tam już wszystko mam odblokowane. Tu na dole właśnie są te drzwi i to pewnie będzie biblioteka. Nie ma innej opcji, bo chyba innych drzwi już nie ma zamkniętych. Tam, znaczy się, no tak mi się wydaje. Dzień dobry. Kurwa. Znajdź obraz słońca. Zajebiście. Szukamy obraz słońca w takim razie. Słoneczko! Przyda się teraz słońca, bo chyba cały czas pizga burza na dworze. No kurwa. Dobra, szukamy słońca. Tam coś widzę. Jest jakaś lampa. Jakieś kwiatuszki. Okej. Okay. Widzę obraz słońca i widzę coś takiego. Czy tu jeszcze coś znajdę? Nie. Co to jest? Weź. Weź, a właśnie, a w ogóle odpalmy monokla. Co to jest? To jest to oko. A czy to nie było czasem na tej mapce śmiesznej? Możliwe. Wiecie co? Kurwa, szafy tu nie ma, nie podoba mi się. Ja pierdolę. O kurwa. No to teraz nieźle. Nieźle siadło na psychę, kurwa. Ja pierdolę. Co my wzięliśmy? Stojad. Zielnik stojadem, zwanym również kwiatem wiedźmy. O, kwiat wiedźmy, super. Moje ulubione. Mamy kwiatuszek, który się świeci. Klucz do pozytywki. To będzie klucz. Do tej to będzie czasem pozytywka? Gdzie było na lustrze napisane? Nie zdziwię się, bo w sumie to co nam zostało tak naprawdę? Zastanawiam mnie tylko, na chuj mi ten kwiatek. Kwiat wiedźmy. Czy ona będzie kurwa teraz mnie szukać, żeby zdobyć ten kwiat? Oby nie. Oby kurwa nie. Nie chcemy tu żadnej wiedźmy. W ogóle takie trzęsienie było, a kurwa żadna książka nie spadła? Skubańce się trzymają. No dobra. To musimy w takim razie wrócić się. Bo co jeszcze jest zamknięte? Nic nie jest zamknięte. Musimy się wrócić. I co? O kurwa, coś tu się dzieje. Czyli się wydaje. No dobra, to co? Musimy przejść tu, dookoła i tam. Kurwa. Zastanawiam się dalej, kurwa, dlaczego tu jest tyle tych szafek jebanych do chowania się. Pytanie, czy to w ogóle mam rację z tym? Czy jednak kurwa nie? Spierdalam stąd. Wyjebane, nie patrzę się nigdzie. Chyba, że tu mi kurwa coś wyskoczy za chwilę. Jakiś Timmy. Timmy? Gdzie jesteś? Kurwa! Ja pierdolę. Się kurwa teraz zesrałem. O fuck. O kurwa, ale kogoś tu jebu nieźle. Ja tam nawet kurwa nie patrzę. Klucz jest w bibliotece, czyli to jest do tego. Tu jest szafka. Tu jest szafka, dobra. Co ja znajdę w tym? Błagam, pośpiesz się. D. Co jest kurwa? D. Aha, dobra, sekwencja jest jakaś, okej. W. W. D. A. A.
I co? Co to? Wróć ku... do szafy. Wiedziałem, kurwa. Spierdalam. Weszło tu coś? No wiedziałem! Kurwa! Ja pierdolę. Ja pierdolę, ale jebło. A kurwa, ja gram. Ej, to ja teraz gram, jestem przy tym drzewie. O kurwa, ale jestem seksowny, o tak. Dobra. A to nie jest czasem tutaj ten tojac? Dobra, co to mamy? Koniec! Po wczorajszym diabelstwie obudził mnie koszmar. Poszłam sprawdzić, co u dzieci. Ale żałuję, że w ogóle się obudziłam. Tamsin stała w ich pokoju. Szepcząc coś, moje ukochane dzieci leżały u jej stóp, martwe i pokryte krwią. Słysząc, jak wchodzę, wiedźma rzuciła się na mnie, krzyczała, że to wszystko moja wina. Zaalarmowane z krzykami służące przybiegły i ściągnęły ze mnie tamtą. Jej twarz była pełna gniewu i nienawiści wobec mnie. Ciągle powtarzała, że zabiłam własne dzieci. Zupełnie oszalała. Spojrzałam na moje maleństwa i wpadłam w furię. Ta kobieta zamordowała moje skarby. Zasługiwała na śmierć. Powiesiliśmy ją na podwórku. To jest ta babka. Z tego co ja szukałem tych zdjęć, kurwa. Tak mi się wydaje. Chciałam, aby poczuła mój ból matki, która straciła dzieci. Niestety jedna ze służących zdradziła mnie i pomogła potomstwu wiedźmy uciec. Harold, Eli, Timmy. Nie wiem, jak zapanować nad tym bólem. Czyli widziałem już Harolda, Eli i Timiego, tak na dobrą sprawę. Tak mi się wydaje, bo... chociaż, no nie wiem. Tamsin, pamiętam, to imię mojej matki. Ale nie wierzę, że zrobiłaby coś takiego. Ha! Czyli Tamsin to ta wiedźma, co jest kurwa? Ulala. No i co narobiłeś? O kurwa! To jest właśnie ta z tego. Ja pierdolę. Co tu masz? Peter, synu najdroższy. Nie zostało mi dużo czasu. Wygląda na to, że nie będzie mi dane zobaczyć, jak dorastasz. Wybacz. Robiłam wszystko, co w mojej mocy. Walczyłam dla ciebie i innych. Ale teraz wiem, że mój jedyny syn zostanie osierocony. Kazałam Meredith zabrać cię z tego przeklętego miejsca, aby klątwa marionetki nie przeszła na ciebie. Wszystko zdarzyło się tak szybko. Mam nadzieję, że Meredith znalazła mój wisiorek i ci go wręczyła. On chroni się przed klątwą. Czas na mnie. Niech los będzie ci łaskawy. Całusy, ojciec, mama, znaczy się. Wisiorek. Czyli muszę, kurwa, znaleźć wisiorek, żeby mnie Tamsin nie... machała. Ja pierdolę. Kurwa. Nie. Co tu się odpierdala? Jezus. Ja nie chcę już. Ale kurwa, no powiem, że nieźle. No nieźle, nieźle. Niezła giera, niezła giera. Gacie już mam pełne, zaraz idę zmienić ze dwóch. 7 hours later. No, już jestem, zmieniłem sobie gacie, także... mam nadzieję, że teraz tak szybko ich nie osram. Kurwa. Co jest grane? Jedna wizja. Co to było? Jakaś wizja z przeszłości? Nagle znalazłem się w nienawiść. Uwracałem czytać w końcu. Ja odkusiłem. Aha. Czy ona mnie tu schowała? O chuj tu chodzi. Dobra. Zobaczmy w ogóle, co my mamy. Mamy kwiatek. O, mamy pierścień. Emanuje dziwną mocą. Dobra, okej. Mrożka dziecięca Elio uwielbia. Dziwna wizja, co to była? Jakaś wizja z przeszłości? Nagle znalazłem się w innym miejscu z ogromnym drzewem. Było tam cicho, spokojnie, przynajmniej dopóki nie znalazłem pamiętnika. Wtedy wszystko zaczęło płonąć, a za mną pojawiła się kobieta, stąca na stryczku. Trzymała w dłoni notatkę zaadresowaną do mnie. Nagle wszystko sobie przypomniałem. To moja matka, no, na imię Tamsin.
Okej, okay. O Boże, co ona takiego zrobiła? Dlaczego zabrali ode mnie? Ona tylko chciała pomóc. Okej, okay. Grubo. O kurwa. I co teraz? Trzeba coś tu odpierdolić. Monokl mi działa, ale chuja mi daje. Mam tu usiąść? Chuja. Dobra, zobaczmy co tu jest. Tu nic nie ma, drzwi rozjebałem. Tu nic nie ma na ścianach. Też nic nie widzę. Lusterko, drzwi. Tu mamy skrzynię, no i co? No i co teraz? Kucnąć mam? Też nie. Z czego ja mam tu szukać? A, list, dobra. Ślep, no kurwa debil. Drogi pamiętniczku. Albo bzikuję, albo sama nie wiem jak to wytłumaczyć. W nocy obudził mnie głos, który szepnął mi do ucha. Gdy otworzyłam oczy, zobaczyłam na krześle lalkę bez twarzy. Okej. Okay. Aż mi serce podskoczyło do gardła. Nie miałam pojęcia, skąd się tam wzięła. Kto ją przyniósł? Podeszłam do lalki, a ta spierdoliła. Lalka po prostu wstała, no i kurwa jej nie ma już. Wzięłam siekierę z kominka i ruszyłam za nią. Lalka pobiegła do sypialni dzieci. Próbowała się tam skryć, ale zaczęłam ją bić. Nagle usłyszałam krzyk. Lalka stała za mną, gapiła się i śmiała ze mnie. Szybko zapałam ją i zaczęłam bezlitośnie okładać, aby już nigdy mi nie uciekła. Co to za diabeł było? Skąd Harold wyczasnął tę lalkę? To nie mogły być kolejne zwidy ani skutki uboczne leków. Jestem przekonana, że to zdarzyło się naprawdę. Lalka pobiegła do sypialni dzieci. Jasne. Dobra. Nie wiem. O, czy to jest tasak? A, bo to jest ten pokój. Okej, okay, to jest właśnie ten pokój, gdzie układała, tak? I co teraz? O kurwa. Co tu mamy? A, dobra, to jest ta historia, gdzie ona goniła tą lalkę. I ją uderzyła i potem miała stanąć za tobą, tak? Ale tu ciemno, kurwa, nic nie widać. Dobra, widzę cię. Kolejna. Ale to jest creepy trochę. Dzień dobry. Okej. Oh God, what did I do? How did that happen? Okej. Ciekawie, ciekawie. I remember that night. God, this doll controlled her eyes and played a cruel game with her. I need to finish the ritual, finish what my mother started. Zajebał? O kurwa, gdzie jest? Nie wiedziałem, że ta lalka potrafi chodzić. Uderzyła mnie w głowę i znów straciłem przytomność. Obudziłem się w tym miejscu. Czy to strych? Po co te rysunki religijne? Mam nadzieję, że gdy byłem nieprzytomny, nie odprawiano żadnych rytuałów. Dobra, mamy głowę lalki, mamy kwiat, mamy to wszystko. No i okej. Nagle kurwa wylądowałem na strychu, chuj wie w ogóle jakim cudem. Zaraz to zrobimy. Tu mamy te dwa okręgi. Uznałem, że będzie trzeba coś zaraz tu kurwa poszukać. Bo to jest wpis do duże. Dobra, no to co? To się pali, więc pewnie od tego zacznę.
Nie my? Okej. Czy to się zapaliło dlatego, że mam jeden rysunek? I muszę... Tak, to są drzwi, pewnie z tym rysunkiem. I muszę jeszcze 5 takich. Albo to jest to. Rytuał wymaga amuletów. Okej. Mam 3 amulety. A potrzebuję jeszcze 2. Potrzebuję 2 amulety, a tu potrzebuję jeszcze 4 świece. Potrzebuję to jadu. No przecież mam to jad. Chyba jeszcze, nie? Nie mam? A to co to? Monok i głowa. No okej. Okay. A czemu ta noga jest tutaj? No dobra, czyli muszę w takim razie szukać dalej. Dobra. Okej. Okay. Dzień dobry. Morwa stoi tu. No idź sobie, idź. Fajnie. Okej. Okay. Co tam rysujesz, dziewczynko? Nieprawda. I didn't betray you, I was deceived. And I will rectify everything. You're signing with Georgie. He removed the spell that the nurse Tamsin cast, and now he will take all our souls. Now he can't be stopped. My mother died because of this, and I will try to stop this evil. This is your favorite toy. You left it here. You need it for protection. And I found this paper in the things of your mother. It's very important. Okej. Mamy chyba kolejny amulecik i liścik. Co to jest? O! Rozmawiałem z Ellie. How to... A, to jest jak usunąć. No nie, nie, nie. Weź to przeczytaj. Jak cofnąć klątwę, amulety? Aha, tylko jedna szansa. No dobra, no to to już wiemy, czyli generalnie musimy znaleźć, prawdopodobnie to będzie jeszcze jeden amulet. Ulubiony drewniany żołnierzyk. Zajebioza. Popełniłem opłakany w skutkach błąd, ale chcę to naprawić. Moja krew zniszczyła wierzącą w demona lalkę barierę, którą matka stworzyła w ostatniej chwili, zanim znaleźli ją oskarżyciele o zabicie Ellie i Timiego. Ale nie wszystko stracone. Duch Ellie wręczył mi instrukcję do odprawienia rytuału wygnania. Wymaga 5 amuletów blisko powiązanych z rodziną i 5 zielenników z kwiatem to jadu. Jego moc może uwięzić i zniszczyć złego ducha. No dobra, amuletów mam dużo, ale skąd mam kurwa tylu zielarzy zdobyć do chuja? O tej godzinie jeszcze, w takiej burzy. No dobrze. Czy to będzie kolejny amulecik? Bingo. Zostanie mi ostatni chyba, nie? Tak. Zostanie mi ostatni. A czy to też się zapali? Nie, nie mam to jadów. No do cholery. To na pewno przeciąg był. Tak. Nie ma się czym przejmować. Książki przecież każdemu mogą wylecieć z szafki same tego. O, mamy oczko. No, no. Co jest kurwa? Ja jej powiedziałem, że pomoże mi znaleźć resztę kwiatów. Muszę tylko przeszukać dom patrząc od czasu do czasu przez monokl. Co tam się świeci? Czy tam jest kwiat? Może być. O nie. No nie, musimy zejść na dół. Ale nie, ja chcę iść dać ten kwiatek. Bo może się coś stanie. Tu nie mam, ale tu się zapali. Bingo. 3 kwiaty. I amulet. Ach. Czekajcie. Teraz się nic nie pali. Bo mam jakieś zwidy. A nie, tam coś jest na dole. No, tam jest ten znak. Co był tutaj przy książkach. Czyli te znaki będą mi pokazywały drogę do kwiatów. Dobra, no to kurwa lecimy tam. A gdzie jest Timmy? O kurwa. Pan Wróbek. W ogóle to nie jest czasem ten pokój, gdzie się wyjebałem? Nie. Co to?
To jest ostatni amulet. Prawdopodobnie. Atmosfera w domu zupełnie się zmieniła. Timmy jest za mały, aby w pełni zrozumieć, co się stało. Ciągle płacze i pyta, gdzie jest tatuś. Ellie z nikim już nie rozmawia. Peter, syn niani, próbował się z nimi bawić. Ale dzieciaki nie reagują. Jechuj. No dobra, złego wczoraj niania tam ci powiedziała, że... To pierdoli. A, widzisz. Okej, okay, to jednak nie jest amulet? To jest ta piłeczka z początku. Ale co ona tu w ogóle pokazuje, to ja nie wiem. Nic nie pokazuje. Kurwa mać! Co ty zrobiłeś do chuja? To ostatni amulet, muszę unieść go w kręgu rytualnym. Umieścić, znaczy. No dobrze, fajnie, ale... Co z tym to jadem? W sensie, no kurwa, nie wiem. Niby mam otwarte. A to jest tu kurwa obok tego pokoju. Dobra, wiecie co? Zobaczymy, czy się coś stanie, jak podepnę ostatni amulet. Gdzie ten krąg? No, i co teraz? Mówili, idź do kręgu. Coś się stanie. Będzie fajnie. Klątwa zostanie w połowie ściągnięta. Chuja kurwa nie ma. Nie dla psa, dla pana to. To jest pokój. Pokój, który jeszcze nie mógł być otwarty wcześniej. A tu? Tu też nic się nie dzieje. Kurwa nie trzaskaj tak. Tu nie mogę otworzyć. O nie. O nie, 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 nie. Jak ja mam tam wyjść? To jest tutaj na pewno? Tak, to jest tutaj. Co teraz? I co teraz? Tu nic nie zrobię. Tu? Na dół? Mówicie? To co, dobry plan? To jest ewidentnie na górze. A chodźmy może do tego ziomka naszego. Czy na mapie? O! A widzicie? Nie wiem co mi to daje w sumie. Ale idziemy prosto w prawo. I chuj wie co jeszcze. Dobra, zapytamy... Zapytamy się... Siebie! Jak tam idzie? No dobra. Czyli co? Musimy iść prosto, prawo i prosto. I tam coś odkryjemy. No to okej. Okay. Ale to mordeczko zrobimy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że się wam podobało. Koniecznie zostawcie subika, łapencje, komentarencje i inne takie rzęcje. Ja się z wami żegnam, do następnego filmiku, trzymajcie się ciepło bądź zimno, w sumie teraz lepiej się trzymać zimno, także trzymajcie się i siemano!